Hej, z tej strony Emilia. Dzisiaj zapraszam Was na filmik typu Mierzymy. Będziemy dzisiaj otwierać paczki z H&M-u oraz Orsaya. Także zapraszam Was serdecznie, bo są to rzeczy z wyprzedaży, także jeszcze może je dorwiecie w sklepach online, bo tam też robiłam zakupy. Zapraszam do dalszej części. Sklepu H&M. Tutaj mam kilka rzeczy. Były właśnie jakieś tam duże promocje i zakupiłam sobie buty. Chwilkę Wam zaprezentuję. Bluzkę oraz sukienkę. Także co, może przejdziemy do konkretu. Zacznijmy od tej bluzki. Ona jest w takim motywie marynarskim i ona regularnie kosztowała około 60 zł. Natomiast ja na przecenie zapłaciłam za nią 23,90. Także całkiem fajna cena. Materiał w dotyku jest bardzo taki mięciutki. To jest, słuchajcie, ta seria taka z organicznej bawełny, także troszeczkę lepsza jakościowo. Także tutaj mamy 100% bawełny. Ja zamówiłam sobie w rozmiarze M. Tak patrzę, że ona jest taka dosyć szeroka. Natomiast ja chciałam, żeby ona była troszeczkę luźniejsza, więc zaraz Wam zaprezentuję. Może założę po prostu na tą koszulkę, którą mam. Myślę, że to chyba specjalnie różnicy nie zrobi. Chciałam, żeby właśnie była luźniejsza. Tak, żebym mogła sobie ją na przykład włożyć w spodnie. Żeby nie była taka bardzo obcisła. Także tak się prezentuje. Zaraz Was obniżę może, żebyście zobaczyli. No i myślę, że to jest spoko bluzeczka, bo ona mi po prostu posłuży na długo i będzie pasowała czy do białych spodni, czy do zwykłych jeansów, także jest trochę luźniejsza rzeczywiście. Ja już, tak jak widzicie, jestem po porodzie, także jeszcze mam nadprogramowe kilka kilogramów, więc nawet jak schudnę, to myślę, że będzie fajna właśnie do jeansów, czy tam do czegokolwiek. Tak naprawdę myślę, że to jest dobry zakup. I on sobie tutaj na pewno zostawię. Kolejną rzeczą z H&M-u jest sukienka. Ja już ją miałam dosyć długo w koszyku, ale czekałam na przecenę, bo ona regularnie kosztowała, żeby Was nie skłamać, około 130 zł. Tutaj zobaczę sobie 139 zł, więc bardzo dużo. A kupiłam ją za 75,51. Tam była przecena chyba 83, ale ja miałam jakąś tam jeszcze zniżkę 10% chyba klubową. Więc za nią zapłaciłam około 74 zł. I tutaj to jest sukienka jeansowa, taka bardzo prosta w kroju. Nic tutaj chyba specjalnie nie jest zwężone nawet w talii. I ona ma taki dosyć ciekawy tył, wiązany właśnie w ten sposób. Więc wydała mi się naprawdę bardzo ciekawa od samego początku, jak tylko ją zobaczyłam. Natomiast nie byłam pewna z rozmiarem i słuchajcie, wzięłam sobie 36, dlatego że już wcześniej zamawiałam właśnie tego typu sukienki, takie pudełkowe jakby, w rozmiarze 38 i one po prostu były olbrzymie, więc wzięłam sobie 36 i wygląda w sumie rzeczywiście na dobrą rozmiarem, no ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, tak wygląda w całości. Także myślę, że naprawdę całkiem fajnie. Mam trochę tutaj jeszcze luzu i z tyłu się prezentuje tak. Na długość jest ok, bo jest tak przed kolanko. No i też ja w sumie jeszcze trochę schudnę, mam nadzieję, więc myślę, że będzie w porządku, więc też ją sobie zostawię, chociaż ona tak troszeczkę, słuchajcie, o, tak ciągnie się tu, więc nie jest to może jakiś krój rewelacyjny, ale też ja mówię, nie mam takiej do końca sylwetki, jaką bym sobie teraz wymarzyła, więc myślę, że z czasem będzie ok. No jeszcze to przemyślę, czy ją zostawię, ale chyba ją zostawię, bo myślę, że całkiem fajnie wygląda. Dajcie znać, co Wy myślicie. Już jestem w tej sukience, to może przymierzę też buty, bo z H&M-u też mam buty. To są takie zwykłe, proste balerinki, które były przecenione naprawdę bardzo mocno, bo one kosztowały 60 zł, a ja zapłaciłam za nie 32. To w sumie zamówienie, powiem Wam szczerze, nie było jakieś mega drogie, bo tam zapłaciłam za to niecałe 130 zł, więc dosyć mało. One są zamszowe, te balerinki. Mają tutaj taką kokardkę. Zamówiłam w rozmiarze 38. Teraz zobaczymy, jak wyglądają. Słuchajcie, jeśli chodzi o te baleriny, no to one całkiem fajnie wyglądają, natomiast są bardzo wąskie.
I tak powiem Wam szczerze, średnio jakoś. Wydaje mi się, że chyba nie będą wygodne dla mnie. Trochę są wąskie, ja też mam w ogóle te kostki, takie te haluksy tak zwane. I myślę, że będą mnie bolały po prostu, więc jakby odpuszczę sobie i oddam te buty. Też nie do końca mi pasuje ten szpic, bo to jest tak, wiecie, na sezon. Akurat teraz jest moda. Ja bym wolała jednak takie proste, zwykłe, klasyczne baleriny, a te tutaj nie do końca wpisują się właśnie w moje oczekiwania. Także te balerinki na pewno oddaję. Okej, okay, teraz czas na zamówienie z Orseja. Tutaj mam trochę więcej rzeczy. W sumie ja zamawiałam to online. Zamawiałam to w dwóch takich turach jakby. Zacznę od najfajniejszej chyba rzeczy z tego wszystkiego. Chociaż powiem Wam szczerze, liczę na to, żebyście Wy mi doradzili, czy sobie to zostawić. Kapelusz, słuchajcie. Kapelusz, który jest ewidentnie nawet napisane, że przeznaczony szczególnie na wakacje. Ja w tym roku wakacji nie będę miała, nigdzie nie pojedziemy, także właściwie nie wiem, czy mi on jest potrzebny, ale kupiłam go ze zniżką, chyba za 40 zł i w sumie fajnie na pewno będzie gdzieś tam do zdjęć, czy do jakichś tam różnych takich właśnie fajnych chwil do sfotografowania, ale nie wiem, czy go zostawię, bo no gdzie ja go wykorzystam w sumie. Chociaż może chwilkę się nacieszę, porobię jakieś ładne zdjęcia. No nie, no śmieję się. W każdym razie taki właśnie kapelusik sobie zamówiłam z Orseja. I teraz zacznę też od rzeczy, którą bardzo chciałabym, żebyście doradzili mi, czy zostawić, czy nie. Będą to dżinsy, także za chwilkę się w nie przebiorę i pokażę, jak one wyglądają. Dżinsy już mam na sobie. Słuchajcie, zastanawiam się, czy je zostawić. One były dosyć niedrogie, ponieważ były przeceniane ze 100 chyba 30 zł na 60 i to są dżinsy z wysokim stanem. Tak jak widzicie, tutaj mają takie guziczki, no i one są właśnie z wysokim stanem. Natomiast, no tak jak Wam mówię, ja jestem zaledwie nie cały miesiąc po porodzie i jeszcze ta figura nie wróciła mi do stanu takiego, jaki był przed ciążą, jedną czy drugą. I w sumie nie wiem, jak to w ogóle będzie później wyglądało, więc nie wiem, czy wiązać przyszłość z tymi jeansami, czy nie, bo nie wiem, czy tutaj dużo spadnę, czy nie. Wiecie, po prostu teraz to nie jest stan adekwatny do tego, jaki będzie za jakiś czas, ale w sumie podobają mi się, bo wiadomo, jeansy z wysokim stanem są fajnym rozwiązaniem i przydają się praktycznie zawsze. No i ten kolor też jest bardzo ładny. Także chciałabym właśnie, żebyście mi doradzili, czy je zostawić, czy je zwrócić, jak w nim wygląda. Jedną rzeczą jest parka, to jest taka kurtka w kolorze khaki i ona kosztowała regularnie 160 zł, a ja za nią zapłaciłam 96. Była zniżka właśnie, chyba 120 zł kosztowała na przecenie, a potem były jakieś tam zniżki minus 20% i ja po prostu tutaj dorwałam ją za 96 zł. I ja wzięłam sobie w rozmiarze 38. Ona tak wygląda. Tutaj ma oczywiście takie zabezpieczenia na te wszystkie tam zamki. I prezentuje się tak. Ma długi rękaw, ale można go oczywiście podwinąć i tutaj sobie zapiąć guziczkiem. Można też zapiąć. I wygląda tak. Wiecie co, to jest taka bardzo, bardzo delikatny materiał. Ja tak specjalnie nie grzeję. To jest tak bardziej tak na lato, wiecie, na taką wczesną jesień, albo może wczesną wiosnę bardziej. Także tak ona się prezentuje. Ale dziwnie jest tutaj uszyta trochę, bo w piersiach jakoś tak mam wrażenie, że mnie ciągnie. Także ja chyba raczej tą parkę niestety zwrócę. Ale bardzo ma ładny kolor i fajny, przyjemny materiał. Jeśli już mówimy o kolorze khaki, to tutaj mam też coś właśnie w tym odcieniu. I to jest taka bluzeczka, bardzo delikatna, ona jest z wiskozy. I za nią zapłaciłam, ona kosztowała 60 zł na przecenie, za nią zapłaciłam około 50 zł. Także bardzo, bardzo mi się spodobała. Ona jest taka troszeczkę w tej chwili wygnieciona, bo ją położyłam tak niechlujnie w karton.
ale no mega mi się ona podoba i zastanawiam się jeszcze, czy nie dokupić sobie w innym właśnie kolorze. To jest rozmiar 38 i ona jest taka właśnie luźna, taka niezobowiązująca, można ją założyć na jakieś tam wyjścia, gdziekolwiek tak naprawdę, czy na spotkania. Może być i elegancka, i taka sportowa, także fajna, fajna, bardzo mi się spodobała. Jest delikatny materiał, widzę, że się na pewno będzie bardzo gniótł, ale mimo wszystko zostawię, bo no, po prostu jest bardzo ładna. Taka cieniutka, także jak najbardziej na tak. Podam Wam następną koszulę, którą zamówiłam, ale niestety w cenie regularnej, także ona nie jest z wyprzedaży. I powiem Wam szczerze, będę polowała na wyprzedaż, a teraz chyba ją oddam, bo sobie po prostu zmierzyłam, nie chciałam się jechać, szczerze mówiąc, do sklepu. I zmierzyłam sobie i jestem pewna, że na pewno tą bluzeczkę po prostu sobie kupię, tą koszulę. Ona jest z takimi tutaj lampasami, można to sobie tutaj fajnie podciągnąć jakby do góry. Bardzo ładnie wygląda, uważam, że naprawdę ma piękny kolor, piękny też wzór i krój. Więc no bardzo mi się podoba. Zastanawiałam się jeszcze nad rozmiarem 36, ale nie wiem właśnie, czy nie byłby za mały. Bo tutaj wiecie, można sobie też, akurat te dżinsy są z wysokim stanem, ale można sobie włożyć właśnie w dżinsy i też fajnie wygląda, taka luźniejsza. Tylko że ona kosztuje 100. No i powiem Wam szczerze, że trochę dla mnie to jest trochę za dużo. I jednak poczekam chyba na jakąś przecenę i po prostu ją teraz wrócę, a kupię sobie na przecenie. Także dajcie znać, co myślicie, ale moim zdaniem naprawdę ta koszula jest bezbłędna. Teraz przejdziemy sobie do takiej bluzki na krótki rękaw, właściwie bez rękawów. Ona jest taką jakby zakładką. Tak naprawdę pokazuję Wam tył, a to jest przód. Ona ma tutaj taką właśnie wstawkę. Zaczął deszcz padać. Ona ma taką tutaj wstawkę i to jest taka bluzka na zakładkę. W rozmiarze S sobie ją wzięłam. Ona regularnie kosztowała 60 zł, natomiast za nią zapłaciłam, zaraz Wam powiem, 36 zł, więc uważam, że cena całkiem spoko. Teraz ją przymierzę i prezentuję ta bluzka. Sama nie wiem, powiem Wam szczerze. Jest taka opcja typowo na lato. Ona była zaprezentowana na stronie jako taka boho styl. Kolor ma ładny, ale nie jestem chyba przekonana jednak. I zobaczcie, wzięłam sobie S-kę, a mimo wszystko ona jest taka luźniejsza. Tutaj też trochę widać ciała, więc chyba nie będę chciała tej bluzki zostawiać, bo będzie mnie chyba ta denerwowała tutaj ta zakładka. Jakoś tak niekoniecznie. Też ten dekolt z tyłu ma zbyt duży. Także no chyba nie. Myślę, że po prostu ją zwrócę. I ostatnia bluzka, którą chciałam Wam zaprezentować. Ja już ją kiedyś mierzyłam w sklepie i ona mi się bardzo spodobała. Ona ma tutaj takie sznureczki i materiał jest bardzo, bardzo delikatny, taki śliski. Ja ją zamówiłam w rozmiarze 38 i nie wiem w sumie, czy nie będzie trochę za duża. Ponieważ mierzyłam ją jeszcze będąc w ciąży, więc w sumie nie wiem, jak to będzie teraz się prezentowało. Za chwilkę Wam pokażę. I na koniec jeszcze będę miała jedne spodenki, także jeszcze zostańcie przez chwilkę. Bluzka się prezentuje w ten sposób. Tak jak mówiłam, ma tutaj takie te frędzle i to można sobie zawiązać. Jakoś tak delikatnie, nie wiem, czy w kokardkę. O, na przykład no, w ten sposób. Jest taka trochę luźniejsza. Ma też tutaj taki guziczek, żeby można było sobie troszeczkę te rękawy spiąć, czyli może być na krótki, na długi rękaw. Jest luźniejsza. Tak się prezentuje tutaj z tyłu, jest trochę dłuższa i ona kosztowała, słuchajcie, pamiętam, że regularnie była dosyć droga i kosztowała chyba 90 zł, a z przeceny zapłaciłam za nią 64. Także w sumie w tym stylu. Nie wiem, czy ją zostawię, jeszcze nad tym się zastanowię, bo fajnie się nosi. Ona też będzie z tych takich gatunków tych gniotliwych. I ona mi się już wcześniej spodobała, ale nie jestem pewna, teraz nie jestem przekonana, czy ją zostawię. Nad tym się muszę zastanowić. I teraz pokażę jeszcze Wam ostatnie spodenki. Szorty były też przecenione i kosztowały również 64 zł. One są takie w kolorze khaki. Wyglądają tak. Również wzięłam w rozmiarze 38, regularna cena to 100,
ale myślę, że one będą się też gniotły. To jest w ogóle identyczny materiał co ta parka. Także wiecie, jako spodenki to tak średnio, bo to wydaje mi się, że jak będzie się po prostu siadać, to będzie tylko i wyłącznie nadawało się do prasowania, więc nie wiem, czy ten materiał to jest odpowiedni. Na pewno jest bardzo przewiewny, bo to jest wiskoza. Ale zaraz zobaczymy, jak one się w ogóle prezentują. Mam nadzieję, że do tej bluzki w miarę będą się prezentowały. To jest niestety ząg. Nie mogę się w niej dopiąć. I jakbym nawet sobie wzięła troszeczkę do góry. Wiecie co, no tak jak mówię, może gdzieś tam schudnę, ale ja też nigdy nie robię zakupów. Znaczy staram się nie robić zakupów takich, że schudnę, że będę miała inny rozmiar, więc jakby tutaj jest logiczne, że na pewno te spodenki oddam. I powiem Wam szczerze, i tak w ogóle bym ich jakby nie zostawiła, bo od samego początku ten materiał po prostu tutaj budził moje wątpliwości, ze względu na to właśnie, że on by się bardzo, bardzo gniótł. A ja nie znoszę takich materiałów, które się gniotą, które po prostu muszą być prasowane niemalże non-stop. Bo przez to po prostu źle mi się to nosi, więc ja te spodenki niestety będę musiała oddać, ale na pewno jest to fajne rozwiązanie. Okej, moi drodzy, to jest wszystko w tym filmie, to były te moje zakupy, chociaż tak jak widzicie, no część z nich będę musiała oddać. Generalnie, tak jak Wam mówiłam, ja nie mam zbyt dużo czasu na to, żeby chodzić na zakupy stacjonarnie, po prostu w tej chwili w ogóle mi się życie poprzewracało, wiecie, mam po prostu mega mało czasu, więc wolę sobie to zamówić do domu, przymierzyć, no i rzeczywiście momentami po prostu pewne rzeczy mi nie odpowiadają i to zwracam, to jest chyba naturalne. Natomiast tak jak Wam mówiłam, większość z tych rzeczy jest jeszcze na wyprzedażach, także jeśli będę widziała jakiś aktywny link, to po prostu dam go Wam w opisie. Serdecznie Wam dziękuję tymczasem za oglądanie i pozdrawiam, widzimy się w kolejnym filmiku. Dajcie znać, które rzeczy Wam się spodobały i czy po któreś się skusicie. Do następnego filmiku. Pozdrawiam. Pa, pa. Just smile, 'cause I want you. Just smile, 'cause I need you too.